Strajk ostrzegawczy minął we Lwowie pod hasłami „Jesteśmy przeciwko dyktaturze w demokratycznym państwie, na Ukrainie nie ma miejsca bandytom i jesteśmy tu, bo chcemy uczciwej pracy”. 13 lutego we Lwowie rozpoczął się strajk ostrzegawczy. Kilkaset lwowiaków zebrało się na rynku na jednogodzinny ostrzegawczy strajk. Do akcji dołączyli się pracownicy Rady Miejskiej oraz studenci. Ludzie wyszli z plakatami „Represje przeciwko narodu powinny się skończyć, przestępcy mają być ukarani, jesteśmy przeciwko dyktaturze w demokratycznym państwie”. Wymagania aktywistów były następujące: dymisja prezydenta Wiktora Janukowicza, ukaranie winnych w pobiciu ludzi podczas protestów w zeszłym i potocznym roku, przedterminowe wybory do parlamentu i powrót do konstytucji 2004 roku. Львів надзвичайно важливий для України, для Києва. Бачите банер, який нас висить? Lwów jest bardzo ważnym dla Ukrainy i Kijowa. Widzicie, co nas tu pisze. Wolne miasto, wolni ludzie. Takimi jesteśmy. I my zawsze takimi będziemy. Jeżeli by nie było Lwowa, nie byłoby Kijowa. Dla nas jest bardzo ważnym, aby wszyscy, kto ma możliwość i ma śmiałość, wolnie mogli się wypowiedzieć. Czy we Lwowie, czy też w Kijowie. We Lwowie nie ma żadnej rodziny, przedstawiciele której nie byliby uczestnikami Majdanów. Представники якої не були би активними на Майданах. Parę dni po strajku lwowiacy znów zbuntowali się. Spowodowane to było wydarzeniami w Kijowie. Przypomnę, że chodzi o zaginionych z winy władzy. Po otrzymaniu informacji o szturmie oddziału specjalnych milicji na Majdanie w Kijowie, uczestnicy protestu we Lwowie zajęli budynki lokalnych władz i podpalili 4 komisariaty milicji. Pierwszą ofiarą padła siedziba Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, która została zajęta faktycznie bez oporu. Bardziej skomplikowaną była sytuacja podczas szturmu głównej kwatery lwowskiej milicji oraz siedziby Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Najpierw zostały obrzucone kamieniami, a następnie koktajlami Molotowa. Podpalano również 4 komisariaty milicji i samochody milicyjne, a także koszary jednej z jednostek wojsk wewnętrznych. Zajęta została również siedziba prokuratury obwodu lwowskiego. Protestujący wybili okna i wyrzucili na ulicę wszystkie meble, sprzęt oraz dokumenty. Oprócz strajków i buntów chcemy Państwu pokazać, jak we Lwowie odbywają się otwarte mistrzostwa jazdy konnej. A przybliży materiał Krystyna Sauden.
Jazda konna staje się coraz popularniejszym sportem. We Lwowie istnieje kilka szkół jazdy konnej. Telewizja po lwowsku odwiedziła jedną z nich i trafiła na otwarte mistrzostwa obwodu lwowskiego. Szkoła Burewisnek jest jedną z naszych sportowych szkół, sportowych klubów, a klubów sportowych jest sporo. Na dzisiejszy moment naliczyć można około 7, które zajmują się jazdą konną. Niestety nie wszyscy mogli wziąć udział w dzisiejszych zawodach w związku z sytuacją w kraju. Ze słów dyrektora szkoły, dofinansowania prawie nie ma. Szkoła nasza istnieje od dawna, od 1956 roku, która przygotowała bardzo dobrych sportowców. W czasach dzisiejszych szkoła jest troszeczkę biedna. Mamy tylko 25 koni, ale zajmuje się u nas 120 dzieci. To bardzo duża ilość. Zajęcia u nas są bezpłatne, dlatego mamy sporo chętnych. Przyjmujemy dzieci od 10 do 14 lat. Współpracujemy również z rehabilitacyjnym centrum Dżerelo. Przywożą do nas dzieci, a my nadajemy im koni. Pracują one razem z lekarzem i razem z trenerem. Utrzymanie takiej szkoły nie jest łatwe, gdyż dofinansowanie obejmuje tylko wypłaty dla pracowników, a inne koszty musimy szukać, jak przekarmić konie, jak zabezpieczyć dla nich stajnie. Jest to trochę trudne dla nas. Lwowskie szkoły sportowe, takie jak Burewisnek, Wiktoria i inne, są znane na całej Ukrainie. Jesteśmy dumni z naszych sportowców, z dzieci, które mają duży potencjał w jeździectwie konnym. Zachęcamy wszystkich chętnych do regularnych odwiedzin naszego klubu. Częściej przychodzą do nas. W rubryce Śladami historii Marta Kapuściak opowie o kolejnej restauracji pełnej historii. We Lwowie przy ulicy Czajkowskiego 37 znajduje się wszystkim znana restauracja Kupol, która istnieje już przez 18 lat. Udało nam się porozmawiać z panią Beatą Susulską, dyrektorem restauracji, która nam opowiedziała historię Kupolu i o planach na przyszłość. Przed wojną kamienica, w której znajduje się restauracja, należała do rodziny Wolskich i służyła jako kamienica czynszowa. Natomiast u stóp cytadeli była willa Zaświecie, gdzie właśnie Wolscy mieszkali. Restauracja Kupol swoim wystrojem nawiązuje do dawnych salonów na Zaświeciu i przedaje atmosferę przedwojennego Lwowa. Wspominamy mamy Maryli Wolskiej, czyli Wandę Monet i wielką miłość do Artura Grottgera. Mamy tu też pamiątki zgromadzone, które są związane z postaciami, którzy byli związani bezpośrednio czy też pośrednio z Lwowem. A więc mamy portret Sawerego Mozarta, który jest nazywany lwowskim Mozartem. Mamy również portret Leopolda von Mazocha, austriackiego poety, który też mieszkał w Lwowie. Mamy karty dań z dawnych restauracji, nie wszystkie są z lwowskich, niektóre nawet zostały przywiezione z Sankt Petersburga i są napisane w języku francuskim. No, oczywiście też mamy przedwojenną lwowską reklamę, góruje oczywiście i przeważającą większą część tych pamiątek stanowi reklama Baczewskiego. Oprócz właśnie drukowanej reklamy również mamy stare przedwojenne butelki z firmy Baczewskiego. Кухня Куполу нав'язує до традиції львовської, галицийської. Są też dania z polskiej kuchni. Staramy się, aby smak naszych potraw przypominał kuchnię domową, a sposób podania jak najbardziej restauracyjny, żeby to wszystko miało. Wystrój restauracji był zaprojektowany przez Olenę Turjańską na życzenie poprzednich właścicieli. Od czerwca bieżącego roku właścicielem jest Fundacja Nasza Warszawa. W przyszłości planowane są zmiany i restauracja będzie przyczynkiem do nowego projektu. Jak ponad 3 tygodnie wyglądała Lwowska Państwowo-Obwodowa Administracja? W rubryce bez komentarza. Thank you.